Dzień dobry, dzień dobry. Ostatnio zauważyłem, że nie przedstawiam się na samym początku, więc tym razem to zrobię. Ja nazywam się Jonasz Zasowski, a to jest przerwa na kawę. Um, dzisiaj ze mną jest Krzysiek Bielecki. Cześć wszystkim. Oraz Jan Piekutowski. Witam serdecznie. Stary, dobrze znany nam skład. No i co, dzisiaj panowie w różnych humorach. Mam wrażenie, że Krzysiek w dobrym, a Janek niekoniecznie. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Janek niekoniecznie w dobrym humorze. Janku. No, nie sposób od tego zacząć. Manchester City wygrywa z mistrzem Anglii 2019-2020 z obecnym mistrzem Anglii, czyli z Liverpoolem. No i chciałbym Ciebie zapytać przede wszystkim na początku, dlaczego? O, to jest dobre pytanie. Dlaczego Liverpool przegrał 4 do 0 z ustępującym mistrzem, czyli z Manchesterem City? Czy to można wytłumaczyć tym, że zawodnicy jeszcze mają w głowach świętowanie mistrzostwa? No, myślę, że to jest całkiem trafna teza. Bo to, co się wydarzyło w meczu z Manchesterem City, to była kompromita z Liverpoolu i nie boję się użyć tego stwierdzenia. Z plusów z tego meczu jestem w stanie wyciągnąć to, że zapunktował mi Kevin de Bruyne w fantazy oraz fakt, że, że, że Liverpool nie przegrał tego meczu w sposób, który ma znaczenie dla bardzo ważnego rekordu dla wszystkich fanów Derez. Mianowicie nie był to mecz domowy, tylko mecz wyjazdowy, więc ta seria. Już bodaj ponad 55 meczów bez porażki na własnym stadionie jest kontynuowana. No a że dostali oklep na wyjeździe, to dostali oklep na wyjeździe. Wniosków z tego meczu też raczej nie będę wyciągał dalekosiężnych. W większości zrzucam to na karb właśnie tego, że mistrzostwo było przeklepane, bo gdyby to, miałby mecz o tym, gdyby to miałby być mecz o tym decydujący, to wówczas myślę, że gracze Liverpoolu prezentowaliby się zgoła odmiennie i też ta ich postawa na boisku taka nawet mowa ciała byłaby zdecydowanie inna, bo w tym meczu można było zauważyć, przynajmniej ja zauważyłem, że generalnie tym wynikiem niespecjalnie się przejmowali, ja też się tym wynikiem niespecjalnie przejmuję, chociaż muszę przyznać, że taka porażka boli no bo to jednak 4 do 0 a nie nawet 0-2 czy, czy 0-1, czy choćby strzelona bramka już by ten wynik wyglądał inaczej ale jednocześnie wiem dobrze, że w obliczu tego, że to mistrzostwo udało się w końcu wywalczyć i że to tak naprawdę jest taka kropla w morzu całego sezonu Derec, to nie będę specjalnie nad tym meczem mm, się dłużej rozwodził. No tak jak mówi, jeżeli udałoby się strzelić bramkę, to nie byłoby takiego blamarzu, a tymczasem Liverpool wyrównał taką rekordową rekordową porażkę w roli mistrza Anglii i co ciekawe zrobił to już w pierwszym meczu jako mistrz Anglii, więc... No i co? Jestem bardzo ciekawy, co dalej przyniesie nam ten, ten ich mistrzowski mistrzowski okres, bo może być po prostu ciekawy, może jakieś 0-6 ze Stoke się, się nam tutaj powtórzyć, tam 1-6, e, e, już e. nie pamiętam jaki tam był dokładnie wynik. E, 1, oczywiście Potters 1 6, no dobrze, De Potters musieliby się pojawić jeszcze w Premier League do tego czasu, swoją drogą. Ta anegdota, nie pamiętam już czyja, ale jednego z piłkarzy stał w tym meczu, kiedy w przerwy prowadząc 5-0, wchodzą do szatni i po prostu się śmieją, to jest jedna z moich ulubionych w, to... w, całej, w całej historii Premier League. To Ryan Shawcross mówił? Dokładnie, cross tak jest. Ja gdzieś dodam tylko, że wiecie co, dla mnie to ta porażka, jeżeli yy, teraz na pewno będzie pamiętana przez wszystkich ludzi przez jakiś czas, ale domyślam się, że jeśli nawet Liverpool wygra do końca już wszystkie te spotkania, to ta porażka gdzieś, tylko najwięksi hejterzy Liverpoolu i, i antykibice będą pamiętali, że, że Liverpool, no powiedzmy to, no zbłaźnił się, jeżeli chodzi o, o ten mecz. Yy, tak jak Janek powiedział, ta mowa ciała wcale nie wskazywała na to, że oni chcą w tym meczu yy, powalczyć. Manchester City, ta na przykład akcja Foden-de-Bruyne. Zresztą o tym Foden i De-Bruyne też chciałem z Wami chwilkę pogadać, ale o tym może za chwilę. No, gdy rozgrywali między tą obroną Liverpoolu, to trochę nie przypominało tej, tej kamiennej obrony Virgela van Wandajka i tak dalej. Jaka jest Wasza opinia? Czy, czy. Bo ludzie tutaj zaczęli pisać, że Manchester City pokazał, kto powinien być prawdziwym mistrzem Anglii. Ja jestem bardzo daleki od tej opinii i uważam, że. Tak jak powiedział Janek tutaj trochę trzeba zgonić na to, że jednak ci zawodnicy jeszcze gdzieś mają w głowie świętowanie tego mistrzostwa, chociaż no nie powinni, nie powinni tego robić i to też trzeba podkreślić. Trochę też inaczej by się potoczył ten mecz, no powiedzmy, że Liverpool też miał swoje szanse, tam Supek był obity i, i, i piłkarze Liverpoolu również atakowali, no ale jednak, jednak zabrakło, żeby nawet wbić tą jedną bramkę, mogli chociaż tą jedną bramkę wbić, żeby to tak, żeby to tak nie, wygra, nie wyglądało bardzo źle, a i Marysm Mógł zresztą pogrążyć, no gdyby to było 5.0, to by było, um, byłoby jeszcze gorzej. Jaka jest Wasza opinia, panowie? Bo trochę zagadałem tą swoją wypowiedź. Nie, no generalnie to jak mówisz, że Liverpool miał swoje szanse, to przede wszystkim warto zaznaczyć, że Manchester City wszedł w ten mecz po prostu na takim wkurzeniu i na takiej złości, że oni to spotkanie musieli wygrać i to jest fajny prognostyk na kolejny sezon, bo miejmy nadzieję, że oni następną kampanię rozpoczną w taki sam sposób, jak właśnie to spotkanie i będą chcieli po prostu Liverpoolowi odebrać ten tytuł i dostaniemy taką, taką kampanię, o którą, którą której potrzebujemy po prostu, no bo raczej nikt nie chce oglądać jednego klubu, który już na kilka kolejek przed końcem ma Kliknięte mistrzostwo, więc miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie City, City dołączy do tej walki, może ktoś tam się jeszcze dołączy, może Chelsea, może United oczywiście. My wszyscy mamy taką nadzieję, ja mam taką nadzieję, że tak się stanie. Więc no jeżeli o to chodzi, no to City było tutaj po prostu murowanym faworytem mentalnym, po tym jak, jak jeszcze ten Szpaler też musiał ich podrażnić, to są takie czynniki w tym świecie piłkarskim, które po prostu działają na zawodników i było to widać, że Guardiola nastawił na to spotkanie tak, że no, oni musieli ten mecz wygrać, no, a klub tutaj no, jakoś tam pewnie nie będzie tego, tego przeżywał specjalnie, ale no jednak, jednak jego zawodnicy po prostu zawiedli. No i myślę, że przy Liverpoolu możemy postawić kropkę. Chciałem dosłownie jeszcze chwilkę o tym Fodenie porozmawiać z Wami. Panowie, czy Wy wsiedliście w hype train tego człowieka, czy Wy już byliście w tym hype trainie wcześniej, czy jeszcze, jeszcze do Was nie przemawia? No Moim zdaniem absolutny, to co teraz będzie prezentował razem z De Bruyne na boisku, jeżeli koło rotacji Pepa Guardioli go nie sięgnie, De Bruyne nie, De Bruyne nie sięga, więc myślę, że, że Fodena też niedługo nie będzie sięgać. Myślę, że rośnie nam naprawdę godny następca Kevina De Bruyne i ja cieszę się, że panowie będą grali teraz ramię w ramię. To może ja teraz zabiorę jako pierwszy głos i jest taka piosenka dualipy You Are The One, czy tam The One już to nieważne. Chodzi o to, że ona śpiewa, że właśnie ty jesteś <grym> e, moim wybrankiem no i właśnie Phil Foden stał się moim wybrankiem Fantazy Premier League to była pierwsza osoba, którą kupiłem od razu po tej kolejce z Liverpoolem i to mam nadzieję w jakikolwiek sposób Pokazuje to, jaką sympatią nagle zaczęłam darzyć tego młodego Anglika, z tego względu, że ja nie byłem jakimś jego specjalnym fanem. Oczywiście dostrzegałem jego talent, bo trzeba byłoby być zupełnie ślepym, żeby tego y, talentu w żaden sposób nie dostrzec. Aczkolwiek wzbraniałem się przed jakimś stwierdzeniem, że on będzie piłkarzem Klasy Światowej. No nie ukrywam, że w dużej mierze z tego względu, że grał po prostu dla Manchesteru City stosunkowo mało, a jeżeli grał, to z takimi w gruncie rzeczy, z dość... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale z niepoważnymi po prostu rywalami, bo to były w znacznym stopniu myślę, że mecze pucharowe. A tymczasem Phil Foden w ostatnich spotkaniach wszedł na bardzo wysokie obroty i ja przestałem mieć jakiekolwiek zastrzeżenia co do niego. Bardzo mi się podoba jego współpraca z Kevinem, z Kevinem i wydaje mi się, że to jest człowiek, który w dużym stopniu może potem w przyszłości decydować o Manchesterze, Manchesterze City i też pokazać, że oni potrafią produkować młodych gracza, nie tylko ich ściągać z zewnątrz. I to będzie dobry do, dobra ambasador całego klubu, czego Manchesterowi City życzę, bo ja nie mam wobec tej drużyny jakichkolwiek y, takich złych emocji. Myślę nawet, że tą drużynę lubię, a takich piłkarzy po prostu lubię oglądać i chyba nie ma w tym kompletnie nic dziwnego, bo Phil Foden swoją grą czaruje, a takiej podwórkowej gry po prostu często w futbolu brak, w szczególności w tym futbolu obecnym. Dużo było krytyki Pepa Guardioli, że nie daje, nie daje grać Fodenowi, że marnuje jeden z największych talentów angielskiej piłki w ostatnich latach, a tymczasem wystarczyło trochę poczekać i Anglik dostał swoje minuty i myślę, że teraz będzie ich dostawał coraz więcej, bo no, za to zaufanie, które, które zaufał mu Pep Guardiola, to po prostu się odpłaca i myślę, że to będzie jeden z zawodników, o których będziemy na, najwięcej mówić w kolejnych sezonach, a to o czym mówi, że Janek to jest dosyć ciekawa sprawa bo faktycznie City nie jest znane z tego, że produkuje wychowanków i że wychowankowie stanowią trzon tego składu, a być może w przyszłości będzie to tradycja podobna do takiej jak ta w Manchesterze United, gdzie dzisiaj wiemy, że brak wychowanka w kadrze meczowej byłby całkowitym oderwaniem się od historii i takim przerwaniem tej wspaniałej serii. A być może Manchester City też rozpocznie swoją i też wychowankowie będą stanowili o sile tego klubu w przyszłości, a Foden będzie właśnie takim ambasadorem zmiany i tym pierwszym, który przetrze szlaki dla młodszych Pokoleń. Tak jak też mówiliście, że Foden długo siedział na ławce, nie był wpuszczany. Czasem chyba jednak warto zaufać trenerowi. Pamiętajmy, że on ma większą wiedzę niż my tu wszyscy, czy słuchacze, czy my, którzy tutaj rozmawiamy. Trener po prostu wie najlepiej, kiedy takiego zawodnika wprowadzić. Może ten głód gry w Fodenie narastał, narastał, że w końcu teraz możemy oglądać na boisku najlepszego fila Fodena, jakiego tylko możemy oglądać. Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o, o ten hit od Manchester City Liverpool i przechodzimy dalej, dalej. Kolejnym meczem, który sobie omówimy, panowie. Tak tęskniliśmy za tym Jose Mourinho, tak rozmawialiśmy, że dobrze, że on w końcu do tej ligi wrócił. No i co? No i mamy starego, dobrego Jose Mourinho, który już ta jego mina, kiedy cof cofnęli bramkę, mówił, mówiła to jest stary Mourinho, już jak widziałem tą minę, ten słynny grymas niezadowolenia. To już sobie tylko wyobrażałem, co będzie na konferencji pomeczowej. Panowie, czemu ten Tottenham nie wygrywa, skoro już Jose Mourinho ma swoich wszystkich zawodników do dyspozycji? Przychodzi takie, takie spotkanie z Sheffield United, które powiedzmy, że jest pod formą. Wszyscy raczej spodziewają się gładkiego zwycięstwa Tottenhamu, a tu jednak czegoś brakuje i moje pytanie brzmi czego? No ja, może zacznę też pytaniem, a nie uważacie, że to anulowanie bramki Harry'ego Keina było absolutnie absurdalne w tym spotkaniu z, z Sheffield? Wiesz to co? było komiczne, a, ale obawiam się, właśnie, że to jest w pewien sposób znaczy, no nawet nie w pewien sposób, to jest zgodne z przepisami, ale kuriozum, jakie tam się wydarzyło i fakt, że moim zdaniem Lukas był faulowany, a to zagranie no. ręką spowodowało, że to ten hamowi cofnięto gola. Jasne. No, Jasne, że no. był faulowany, a druga sprawa, że tam bodajże Igen wybijał tą piłkę, on trafił go w rękę z jakichś 10 centymetrów, to fact, ją to z fact. całej siły prosto w niego, więc jeżeli, ja rozumiem, że każdą rękę w ofensywie traktujemy jako przewinienie, ale no ten przepis jest tak oderwany od rzeczywistości, że no, ciężko to w ogóle jakoś normalnie skomentować, bo to, że przede wszystkim, że Tottenham nie dostał rzutu wolnego z tej sytuacji, bo jeżeli już anulujemy bramkę, bramkę Harego Kane'a, no to cofamy sytuację do, do rzutu wolnego, który był przedtem, przed tą ręką, przed tą ręką, ewentualną Luka Samury. Druga sprawa, że ta ręka też była taka bardziej barkiem, niż ręką, bo z, tak, z tego ujęcia kamery, które tam było, tam nie dało się stwierdzić, czy to była ręka, czy, czy coś innego. Ja tylko powiem może, bo wtedy zacząłem, że jeżeli myśmy mieli tak doprecyzowywać wszystkie przepisy pojawiłyby się przy różne interpretacje, i tak jak gdzieś czytałem komentarze. Ludzie zastanawiali się, kiedy wtedy była, kiedy po prostu byłaby ręka, kiedy już nie. Jakby ja rozumiem, że to troszeczkę jest jednak oderwane od rzeczywistości, ale jeżeli mamy po prostu traktować każdą rękę inaczej, to, to po prostu nie można byłoby spisać tego, tego prawa. Prawo surowe, ale, ale takie jest prawo moim zdaniem. Jeżeli już mamy gwizdać ręce, to, to po prostu gwiszmy je, je wszystkie, a to jak zawodnicy będą to wykorzystywać, bo domyślam się, że takie nabicia mogą na przykład być po prostu intencjonalne. No, no ale dobra, myślę, że... A, widzę, że Krzysiek, chcesz coś jeszcze dodać, proszę. Nie no, kwestia tej ręki to jest kwestia tych, tych tak samo jak tych spalonych milimetrowych, jakiegoś mhm. marginesu 10 cm błędu w jednym czy drugą, no, ale to już zostawiam, bo to jest rozważania na całkowicie, na całkowicie inną, inną okazję, a co do to ten Hamo, to Mourinho wygląda po prostu jakby się już gubił, znowu się gubił, on na konferencji prasowej znowu zaczynał coś tam już o swoich zawonki, zawodnikach przebąkiwać, że nie ma motywacji i zaangażowania, ten syndrom trzeciego sezonu słynny już powoli załącza nam się w pierwszym sezonie w Tottenhamie i to jest pierwszy jego sezon, tak? Pierwszy? Tak, tak, pierwszy. Tak, 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 tak. Pierwszy nie, niepełny do tego, więc rekordowo szybko Portugalczyk zaczyna nam, zaczyna nam tutaj świrować. Nie wiem, nie wiem. Ja bardzo lubię Jose Mourinho. Jestem, jestem ogromnym fanem tego człowieka i chciałbym, żeby mu się wiodło, i miałem nadzieję, że w tym to ten hamie odżyje. Bo że dzisiaj gdzieś tam w Atletiku pojawiły się informacje, że on zostaje na kolejny sezon, że tam nie ma, nie ma tematu odejścia jakiegokolwiek latem. Aczkolwiek tam wiele pracy, wiele pieniędzy i wiele, wiele cierpliwości i wiele zmian też ze strony José Mourinho jest potrzebnych, żeby to działało. No, znowu się z Krzyśkiem zgodzę i też uważam, że właśnie zwolnienie José Mourinho. Przed kolejnym sezonem i tak naprawdę niepracowanie w klubie w takim dłuższym wymiarze czasu w wypadku tego szkoleniowca jest bez sensu i zatrudnienie go na moment jest jeszcze bardziej bez sensu. Tym bardziej, że klauzula w kontrakcie w wypadku zwolnienia podejrzewam, że nie jest najmniejsza. Tottenham raczej pieniędzy wydawać nie lubi, więc myślę, że Portugalczyk zostanie przynajmniej na pewien etap następnej kampanii, chociaż na ten Tottenham, Jose Mourinho... W bardzo wielu meczach patrzy się ciężko, chociaż w niektórych widać, że Mourinho ma na niego określony plan. Tylko, że ten plan też nie zakłada w większości przypadków atrakcyjnego futbolu, tylko raczej takie granie od dechy do dechy. I szkoda, bo w Tottenhamie jest kilku atrakcyjnych graczy, już nie mówiąc o Sonie, ale na przykład Eric Lamella zaczął w niedawnym czasie prezentować się bardzo dobrze, czy Giovanni Lo Celso. No, oni są troszeczkę zabijani przez ten pomysł Portugalczyka na prowadzenie Tottenhamu. Nie ma się jednak specjalnie na co dziwić, bo Zamurnio w taki sposób zwykle trenuje i przygotowuje swoje zespoły. Aczkolwiek droga przed Tottenhamem będzie długa i kręta, jeżeli będą chcieli myśleć o sukcesach za tego szkoleniowca, tym bardziej, że reszta stawki nie jest słaba i ona nie słabnie, tylko się wzmacnia. No i ta konkurencja w Premier League, o czym mam wrażenie, że już wspominamy w każdym podcaście, będzie rosła praktycznie z sezonu na sezon. Tak napomknąłeś o Eriku Lamelli, a mam takie wrażenie, to może kibice Tenhamu mnie teraz zjedzą, bo może to nie jest poparte, poparte faktami, ale mam takie wrażenie, chyba po meczu z United do takiego wniosku doszedłem, że Erik Lamella stał się takim żołnierzem José Mourinho, którego on w każdym klubie lubi sobie wytworzyć, takim człowiekiem pokroju Maruana Fellainiego w Manchesterze United i gościem, który pójdzie, pójdzie za nim w ogień, bo tak to wyglądało w meczu z Manchesterem United, więc tam prognostyki jakieś dobre na przyszłość na pewno są, no, ale jeżeli spojrzymy teraz w tabelę, no to Arsenal wyprzedził Tottenham w tabeli, więc to już jest y, naprawdę duże uwłaczenie w tym sezonie, także no, muszą, się muszą się wziąć w garść. O matko, do, do jakich my czasów dożyliśmy, że te słowa wcale nie są takie, y, tak, tak, wiesz, tak, to wcale nie jest taki ban. Oderwane od rzeczywistości. Dokładnie, tak. no, no cóż, no, ale tak jest rzeczywiście, Arsenal. Dzisiaj o Arsenalu, rozmawiać, rozmawiać nie będziemy. E, trochę, bo też nie bardzo, bo, bo następne spotkanie, które chcemy tutaj z Wami Mówić to West Ham Chelsea. Nie będziemy aż tak dużo omawiać tego spotkania, ponieważ o tych dwóch drużynach będą osobne materiały. I, i o Chelsea pogadamy trochę więcej sobie z tymi samymi ekspertami, z którymi zawsze, zawsze rozmawiamy o Chelsea, także na pewno będzie dużo, dużo merytoryki i informacji, ale o West, o West Hamie też pierwszy raz na naszym kanale będzie specjalny osobny materiał. I również z kibicem, który śledzi niemal każdy mecz West Hamu, także yy, yy, yy. i jeszcze z ekspertem Championship'i, i tutaj chyba nie. Przypadkowo, chociaż tak jak wiecie, West Ham pokonał Chelsea 3-2. Krótko o tym spotkaniu panowie, taki to był moment dla Chelsea dosyć ważny, bo jednak dużo z tych rywali potraciło punkty. Takich, takich rywali obok, a jednak nie pokazali tego charakteru. I, I w meczu z potencjalnym Spadkowiczem, bo tak dzisiaj trzeba mówić o West Hamie, jednak, jednak nie dali rady i nie pokonali ich. Jak wy ten mecz widzicie, jak wy ten mecz oceniacie? Trzecia bramka dla West Hamu to było po prostu kuriozum. To, że piłkarze Chelsea, tam chyba Rudiger odprowadzał jarmolękę i on nie widział, że ten od 20 metrów biegu doskonale wie o tym, że zajdzie na lewą nogę, to jest coś niesamowitego. No to, to było widać, nie było innej opcji, że Ukrainiec zrobi co innego, ale i tak udało mu się komfortowo zejść na tą lewą nogę i skończyć. Chwała dla niego, ale no defensywa Chelsea w tym spotkaniu to, to naprawdę był dramat i pokazało to tylko, że na tej pozycji The Blues potrzebują największych Mocniej. No Chelsea w tym meczu zagrała w obronie, oczywiście, jak pożar się Boże, bo tam wszyscy zawodnicy praktycznie popełniali błędy. Przede wszystkim, znaczy no dobra, nawet nie, nawet nie przede wszystkim, po prostu wszyscy popełniali błędy, począwszy od kepy przez y, zawodników formacji defensywnej. No zresztą pierwszy gol dla West Hamu, ten pierwszy oficjalny, bo jeszcze wcześniej y, Sołczek strzelił gola, który został anulowany. Wydaje mi się, że z powodu offside'u, ale co? Właśnie był bodaj y, kilku centymetrowy i David Moyes był zdenerwowany tym faktem, no ale dobra. Y, ten pierwszy go po rzucie rożnym, kiedy dwójka zawodników Chelsea nie wiedziała, co zrobić piłką, więc wykopali ją na rzut rożny. No to było coś niesamowitego, tym bardziej, że oni stali w odległości półtora metra od siebie, nawet może nie, może metra, może pół metra. Zawodnik West Hamu był jakieś dwa metry od nich, a oni ją wybili na rzut rożny, nie, mo nie mogąc jej opanować. No bardzo dziwne zachowanie defensywy Chelsea, która w poprzednich spotkaniach grała momentami dużo, dużo lepiej i to wyglądało znacznie bardziej korzystnie dla podopiecznych Franka Lamparda. Tutaj się wszystko posypało, bo ten golejarmolenki na 3-2 to też popis defensywy Chelsea w najgorszym ich wydaniu i faktycznie to zajście na lewą nogę, właściwie holowanie piłki przez kilkadziesiąt metrów do bramki i w końcu uderzenie po dłuższym słupku, no... To, że wpadło to nie ma co się dziwić, ale to, że dopuścił do tego defensywa Chelsea to faktycznie jest już powód do pewnego zastanowienia. Tak samo Kepa, ten gol Sołczka już wspomniany przeze mnie. Mam wrażenie, że ten strzał był do obrony, ale już postrachując od tego, to Kepa jest piłkarzem z najniższym współczynnikiem interwencji w lidze, którzy zagrali więcej niż 10 spotkań, znaczy więcej niż 1000 minut. To wychodzi troszeczkę więcej niż dziesięć spotkań pełnych w tym sezonie. No ale Kepa ma tą obronę na poziomie niemalże równych 50 więc wynik cokolwiek beznadziejny i podejrzewam, że pozycja bramkarza wzmacniana będzie na pewno, tym bardziej, że nie słabną ewentualne pogłoski o przenosinach Hiszpana do właśnie Hiszpanii, bo chyba z tego co pamiętam, Walencja jest zainteresowana, aczkolwiek nie wiem, czy dla tego klubu byłoby to jakiekolwiek wzmocnienie. Dla Chelsea mam wrażenie, że tak, bo Kepa w tym momencie nie przekonuje mnie w żadnym stopniu. Zalicza on kilka udanych interwencji, co Kilka spotkań, ale to nie jest żadna ciągłość, której klub Stopu potrzebuje. Tak więc podsumowując, zapraszamy oczywiście, śledźcie nasz kanał. Niedługo pojawi się materiał o Chelsea, ale to co wiemy na pewno, to że Chelsea potrzebuje. Bardzo dużych wzmocnień, po prostu w, robo, w obronie i, i jakieś tam rotacji, jakichś zmian, nowych twarzy przede wszystkim. Dobrze, panowie, teraz zrobimy sobie podróż z piekła do nieba. Zaczniemy od piekła, czyli od Leicester. No, to co się tam teraz dzieje, woła o pomstę do nieba. Leicester City w tym sezonie mówiliśmy, że jest trzecią siłą Premier League i taką trzecią. Niebagatelną nie siłą, bo tam przecież była duża odległość między, między miejscem czwartym a miejscem trzecim. Wydawało się, że Leicester i Liga Mistrzów to, to jest historia na następny sezon, a jednak okazuje się, że wcale tak być nie musi. Powiedzcie mi o co chodzi: no bo przecież w Leicester nie ma w tym momencie nawet takiego lidera, który mógłby poprowadzić. Jamie Vardy nie strzela goli, James Madison w ogóle niewidoczny. Ja to już prawie że zapomniałem, bo tak dawno nic o nim nie słyszałem. Że, że powoli, aż zapominam o tym zawodniku. A przecież jeszcze niedawno mówiło się o transferach między innymi do, do Manchester United. Czy Wy wróżecie Lester, Ligę Europy, albo nawet gorzej? Ja myślę, że Rodgers jest na tyle dobrym specjalistą, że on będzie w stanie odwrócić jeszcze kartę tego sezonu na swoją korzyść i zrobić z Leicester drużynę, którą kojarzymy z początku tego sezonu. Może nie do tego stopnia, ale na pewno wygrać jeszcze kilka spotkań i powalczyć tą Ligę Mistrzów realnie. Tutaj jeżeli chodzi o Leicester, to cała uwaga skupia się przede wszystkim na Jamie Vardy. No, nic dziwnego, bo gość, który strzela 17 bramek w 18 meczach, a po świętach zaledwie dwie bramki w 11, to jest jest wynik kuriozalny i dramatyczny, po prostu jak na takiego napastnika. Ale to nie, nie tylko ten właśnie sympatyczny napastnik jest odpowiedzialny za sobą formę Lester, bo tak jak już wspomniałeś, James Madison gra po prostu słabo. Wypadł Pereira. Nie ma tam w zasadzie żadnego odwodu na ławce Brandon Rogers. Nie ma wielu opcji do rotacji i wielu opcji do zmian. Przed pandemią takim i liderem, i takim zawodnikiem, który ciągnął tą drużynę za uszy, był zdecydowanie Harvey Barnes, ale po pandemii on też wygląda po prostu słabo. Dlatego tutaj przydałaby się jakaś, jakaś mocna terapia wstrząsowa i bardzo mocne zmiany w grze Leicester City, żeby coś, coś tam jednak zmienić i zacząć wygrywać po prostu spotkania. No, oni po pandemii, z tego co kojarzę strzeli na razie jedną bramkę i strzeli wąc Jana, czyli niezawodnik raczej pierwszego wyboru Brendana Rogersa. Także no, tam. Cała ta jedenastka gra po prostu słabo. W, w meczu z Evertonem, obrona też nie popisywała się jakoś, jakoś solidnie, bo The Office byli w stanie ich po prostu rozmontować kilkukrotnie w bardzo łatwy sposób. Także no, do zmiany jest wiele, ale wydaje mi się, że Rodgers będzie w stanie to ogarnąć. No, to zgodzę się z Krzyszkiem, tylko wyprostuję. Jeden, jedną informację: Lester strzelił od dwie bramki, bo zapomniałeś o, o tym y, screamerze Bena Chiluela y, w, A, tak, z rację. A w W gruncie rzeczy uważam, że Lester to jest klub, który po tym powrocie z pandemii y, ucierpiał najbardziej, bo to, że Norwich jest beznadziejne w kontekście oczywiście wyników, no, w niektórych meczach w kontekście gry też, to wszyscy żeśmy wiedzieli. To, że Bournemouth gra fatalny sezon, to żeśmy wszyscy wiedzieli. To, że Watford ma pewne problemy, to też żeśmy wszyscy wiedzieli. Ale że Leicester, które w pewnym momencie urosło do trzeciej siły w Premier League w tym sezonie, do drugiej? Do, do drugiej, tak, bo przecież byli na drugim miejscu faktycznie przed Manchesterem City. No, że oni zaliczą taki zjazd, który skończyć się może tym, że oni wypadną z teoretycznie pewnego miejsca do Ligi Mistrzów, to myślę, że nikt z nas nie sądził. A to może nastąpić, nawet nie jest wykluczone, że to nastąpi, tym bardziej, że Wolverhampton traci do nich zaledwie 3 punkty, a jest drużyną na pozycji numer 6, więc tam ścisk, jeżeli chodzi o walkę o Ligę Mistrzów, jest bardzo duży. No, szykują się bardzo trudne mecze dla Leicester, w szczególności, jeżeli oni nie wybudzą z uśpienia swoich takich najpoważniejszych i najdzielniejszych rycerzy czyli właśnie Jamie Wardiego, Jamesa Madison'a czy Harvey'a Barnes'a zresztą Barnes był przez nas rozważany do jedenastki tej pierwszej rundy sezonu ostatecznie się w niej nie zmieścił aczkolwiek był przez nas wyróżniany a w tym momencie to jest jeden z gorszych piłkarzy w lidze, bo nie pokazuje po prostu nic w ofensywie, zresztą jak Krzysiek słusznie wspomniał, cały Leicester Brandon Rogers musi znaleźć jakiś sposób na to, jak to rozwiązać, bo zwycięstwa temu zespołowi są potrzebne teraz jak tlen, a ich brak po prostu poskutkuje tym, że Leicester wypadnie z Ligi Mistrzów. W gruncie rzeczy myślę, że w kontekście całego sezonu byłoby to dla nich dość niezasłużone, bo ten klub przez wzgląd na te kolejki przed pandemią, według mnie w tej Lidze Mistrzów powinien się znaleźć. Chociaż oczywiście wiemy, że kluby są rozliczane za cały okres, i tabela powinna być wtedy najbardziej sprawiedliwa, no ale to po prostu takie mm, życzenie. Mówiliście o tym, że Leicester ma ten kiepski powrót po pandemii. To może teraz przejdziemy do tego, o czym mówiłem: z piekła do nieba. Przejdźmy do Wolverhampton, bo tam po pandemii trzy zwycięstwa jako jedna drużyna w Premier League i zero straconych bramek. Nuno Spirito Santo robi bardzo dobrą robotę, jeszcze właśnie przed pandemią również Wolverhampton spisywało się co najmniej świetnie, panowie ja o tym pisałem gdzieś na swoim Twitterze, no będziemy musieli przyzwyczaić się o tym, do tego, że Wolverhampton będzie w tej czołówce się gdzieś tutaj e, znajdowało. E, czy wy też podzielacie moją opinię? Ja będziemy musieli przyzwyczaić się do tego, że Wolverhampton gdzieś bije się tutaj o tą Ligę Mistrzów i jakie szanse widzicie, że Wolverhampton na przykład przeskoczy Leicester? No, Wolves tak trochę po cichu się wdarło do tej czołówki, bo mówiliśmy o Leicester, cały czas o Chelsea, o Manchester United, czy też Sheffield, a oni robili swoją robotę cały czas konsekwentnie. Oczywiście też trzeba nadmienić, że pierwsze dwa mecze, w pierwsze trzy mecze po tej pandemii to był West Ham, Barnmouth i Aston Villa, czyli drużyny walczące o utrzymanie i do tego czasu robiące to bardzo nieudolnie. Także to też nie były jakieś bardzo wymagające spotkania, ale mimo wszystko nie stracić w nich żadnej bramki i grać naprawdę dobrą piłkę, to jest wielka robota ze strony Spirito Santo. Tam bardzo dużo tej drużyny dał powrót Williego Boliego do, do obrony i to, że oni nie tracą bramek to jest właśnie ten powrót takiego monolitu w defensywie wspominają już Boli, Conor Cody i Roman Sejs. To są, to są zawodnicy, którzy, którzy tworzą po prostu taki, taką defensywę, o której rzadko się mówi w kontekście najlepszych w lidze, a jednak no, po tej pandemii pokazują, że potrafią nie tracić bramek i ten poziom straconych bramek mają na poziomie Manchesteru City, więc to nie jest, to nie jest jakaś niesamowita liczba. Także tam na ich sukces wychodzi zdecydowanie od defensywy, no a później środek pola to wiemy co tam się dzieje i wiemy kogo mają też w ataku, więc to jest przepis na sukces. W dodatku zawodnicy, których ściąga Nuno Espirito Santo są cały czas bardzo młodzi, więc jeżeli oni będą w stanie płacić im dobre tygodniówki, a wiemy, że są w stanie płacić im dobre tygodniówki i będą w stanie zniechęcić inne kluby do wykupywania takich zawodników, to to naprawdę może być w przyszłości jedna z mocniejszych sił w angielskiej ekstraklasie. Wolves to jest według mnie przede wszystkim ciekawy projekt i ten projekt tak samo zasługuje na miejsce w europejskich pucharach, w szczególności przez to jak właśnie jest budowany, bo bardzo często narzekamy na agentów i na to jaki oni mają wpływ na kluby, a w tym wypadku Jorge Mendes ma zbawienny wpływ na Wolves, bo to on ściągał większość tych bardziej znanych zawodników. Tych zawodników lepszych, tych zawodników, yy, dzięki którym Wolves jest w miejscu, w jakim jest, bo na przykład Ruben Neves to właśnie zasługa tego agenta. Krzysiek wspomniał o tej obronie i faktycznie ona jest skonstruowana w bardzo dziwaczny sposób, a jednocześnie ten sposób idealnie ze sobą współgra, bo Willy Bolly to był zawodnik, który przed Wolverhampton był dość anonimowy, ok, on tam pograł parę lat w, we Francji, ale jego przenoszenie do Portugalii było już stosunkowo nieudane. W Porto zaliczył y, tylko, tylko 10 występów, z tego co pamiętam, więc to wynik dość słaby. Y, Roman Saiz Marokańczyk, który w Kadrze nominalnie występował w większości spotkań na defensywnym pomocniku. Z defensywnego pomocnika na środek obrony nie jest tak daleko, no ale to jednak nie jest jego nominalna pozycja. Y, natomiast Conor Cody odrzut, jakby nie patrzeć z Liverpoolu, który dopiero w Wolves pokazał, że jest przyzwoitym piłkarzem. Także ta defensywa na papierze może nie wyglądała na jakąś cudowną, może nie wyglądała na jakiś monolit, ale faktycznie przede wszystkim dzięki powrotowi Francuza okazuje się, że to jest jedna z najlepszych defensyw w tym sezonie. I ja temu projektowi będę bardzo mocno kibicował i będę bardzo mocno kibicował samemu Nuno Espirito Santo, który prezentuje dość takie defensywne podejście do futbolu, bo te zwycięstwa. Wolverhampton nie wynikają tylko z tego, że oni kontrolują przebieg całego meczu, ale też w dużej mierze z tego, że po prostu często cofają się do, de do defensywy i dają rywalowi zaatakować. To mimo wszystko mnie te mecze Wolverhampton ogląda się bardzo dobrze i na większość piłkarzy patrzy się z przyjemnością, bo już nawet nie mówiąc o, e, Raulu, o Raulu Jimenezie. Czy Pedroneto, który bardzo regularnie wchodzi z ławki w ostatnim czasie, to jest Adama Traore, czyli najlepszy piłkarz na świecie, więc jak tu Wolverhampton nie kibicować? Oni zagrali w tym sezonie już 51 spotkań. To ma związek oczywiście z tą długą kampanią w Lidze Europy, ale patrząc na to, jak mało rotuje Nuno Spirito Santo, to pomyślmy o tym, jak oni są świetnie przygotowani fizycznie do tego sezonu. Bo o tym, że Adama Traor jest genetycznym freakiem i wygląda jak wygląda i ma siły za siedmiu, to wiemy doskonale, ale tam cały ten zespół jest przygotowany rewelacyjnie. No, grać tyle meczów i wyglądać po jeszcze po tej pandemii tak dobrze, to naprawdę jest mega robota sztabu szkoleniowego. I i myślę, że to też jest wielka zasługa w tym, że oni stoją w tabeli tak jak stoją, czyli tak wysoko. Z tego co ja pamiętam, to tylko w zimowym okienku Daniel Połudęż wzmocnił ten zespół, czyli jeden transfer, i on faktycznie dostaje często szansę. I to pokazuje też, że Nunes i Spirito Santo korzysta z bardzo wąskiego grona zawodników, ale tylko z tych zawodników, którym pełni ufa i oni idealnie realizują zadania na boisku. Więc może to też jest jakiś sposób, tym bardziej, że są faktycznie przygotowani w wyśmienity sposób. Jedyne, co może im przeszkodzić, to kontuzja, oczywiście tego Wolverhampton nie życzymy, bo tak jak powiedział Janek, bardzo nam się ten projekt podoba. No i tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek przerwy na kawę. Zapowiadamy oczywiście kolejne materiały. Śledźcie nasz kanał, subskrybujcie, dajcie łapki w górę i komentujcie. Oczywiście my zawsze wszystkie komentarze czytamy i chętnie na jakieś oczywiście odpowiemy. Ze mną był dzisiaj Jan Pikutowski. Dziękuję bardzo. Oraz Krzysiek Bielecki. Również wielkie dzięki. Dziękujemy i do usłyszenia.